wszystkim dzień dobry, witam się z wami moim porannym śniadankiem zdrowym owsianeczku, która w ogóle nie wygląda apetycznie, ale jest dobra. Ja tą Quaker kupuję, ona jest w pojedynczych saszetkach i ją tylko zalewamy wodą i to jest taki instant. I ja jak mówię szybko to się mylę, także ja już teraz może trochę jednak zwolnię. Pozbierałam dzisiaj wszystkie już tutaj dekoracje świąteczne i patrzcie. Na stole wszystko stoi, ale zobaczcie na te tulipany, jak piękne mi rozkwitły. My pojedziemy chyba niedługo na farmę tulipanów, bo co roku tak jeździmy i tutaj na Instagramie obserwuję jedną dziewczynę i wydaje mi się, że ona jest tutaj też na YouTube, że chyba ona mnie ogląda, jeżeli tak to pozdrawiam. Też już była na farmie tulipanów i dzięki niej zorientowałam się, że już tulipany mogą kwitnąć. Myślałam, że jeszcze troszkę, a już sprzedają bilety, także no taki plan jest, że pojedziemy pewnie, bo 3 lata z rzędu czy 4 lata już jeździliśmy, także nie, jak była choroba, ta wiecie, no to nie byliśmy wtedy, bo było pozamykane. Czy samochodem tylko można było się przejechać przez farmę i nie byliśmy, jakoś tak to było. Ale w tym roku, jak będzie piękna pogoda, który jest weekend, to się wybierzemy. I wiecie co? I dzisiaj będę piekła chałkę, bez Thermomixa. Własnymi rękoma będę ciasto zagniatać, wyrabiać, zobaczymy co wyjdzie. Chałka z kruszonką, jeżeli wyjdzie, to Wam zostawię przepis w opisie, a jak nie, no to zapomnijmy o tym, że to w ogóle było, bo nigdy nie robiłam, a wiecie, teraz to ogólnie te chałki to tylko dziewczyny chyba widzę, że pieką z Thermomixem, inaczej to już w ogóle gotowanie bez Thermomixa to już chyba jakiś old school widzę, że jest. Wszyscy mają Thermomix, tylko nie ja, ale powiem Wam, że byłam kiedyś bliska od tego, żeby go kupić, ale Jurek całe szczęście, że mnie powstrzymał, a czemu całe szczęście? Dlatego, że pewnie i tak bym z niego nie korzystała, bo ja lubię wszystko robić sama i mieszać ciasto i zagniatać, nawet w ogóle to drożdżowe, przecież mam KitchenAid, mam hack do tego KitchenAida, żeby to ciasto wyrobić, ale ja lubię wszystko ręcznie i tam wiem, że w tym Thermomixie jest też narzucone, wiecie, że waga, że musicie tyle składników i tyle i tak dalej, także no ja lubię tak jak Magda Gessler na oko wszystko robić, także to jest najfajniejsze, to jest w ogóle wtedy dopiero jakaś radość z gotowania według mnie, a ten Thermomix to też dobry jest pewnie, ale dla takich młodych dziewczyn może, które dopiero uczą się gotować, tak według mnie, ale nie wiem, dajcie znać, jeżeli macie, czy korzystacie w ogóle, nie, może macie i, ale jeżeli macie i sprzedajecie, to już w ogóle inna historia, nie, bo tutaj już później dziewczyny zachwalają, a te, które mają i nie sprzedają później, to już mają trochę inne opinie o tym, bo mam na przykład koleżankę tutaj, no to ona ma 4-osobową rodzinę i kupiła ten Thermomix i to mówi, że średnio jest zadowolona, bo ta misa jest do gotowania bardzo mała, że wiecie, ciężko jest ogólnie jakąś większą ilość zupy ugotować, jak się lubi i tak dalej, nie? Także, ale też mnie osobiście, wiecie co nie przekonuje w tym Thermomixie, to to, że ta pokrywka jest chyba tam, nie wiem, plastikowa, czy z jakiegoś takiego materiału, że no już mogliby zrobić jakąś porządną metalową, nie? Że to się gotuje, przecież ten plastik gdzieś musi się ulatniać, tak nie wiem, tak na logikę, no ale może się nie znam, nie wiem. To właśnie jest, no i cena, nie wiem, w Polsce chyba coś kiedyś czytałam, że 7 tysięcy chyba kosztuje jakoś tak, to wiecie. Już chyba takiej, no nie wiem, no 7 tysięcy, no kupa kasy, nie? A tutaj też ponad 2 koła chyba, czy 2,5 jakoś tak, nie, już nie pamiętam, ale wiecie, dużo. No ale tak, każdy lubi co robi, każdy lubi co innego, nie? W ogóle ja wolałabym tą kasę, wiecie, w co zainwestować, jakbym miała zamiast tego Thermomixa kupić sobie porządny zestaw garów za te 2000, ale taki konkretny, patelnie najlepszych firm, blachy do pieczenia ciasta, nie wiem, noże jakieś i tak dalej. No po prostu, no, ale to jest moje zdanie. No tyle, nie? Dobra, bo się rozgadałam tutaj. Także jem szybko śniadanko, deszczek pada i będziemy robić chałkę. Dzisiaj taki będzie trochę, wiecie, przegadany w ten film, bo deszcz pada, nigdzie nie pojadę. Wczoraj kupiłam sobie podkład, taki Bare Minerals się nazywa. Nigdy go nie miałam, mówiłam Wam jakiś czas temu, że mi się mój skończył i już nie miałam, jakieś tam resztki jeszcze na święta wydłubałam. Tuż do rzęs też sobie kupiłam nowy, ale zobaczcie po prostu, pokażę Wam tutaj może na ręku. Jest totalnie suchy, że nic nie maluje, ledwo co widzicie. Także naprawdę w ogóle nie ma w nim produktu do bani. Okej,
Dobra, teraz będę miała brudne. To nic, opaskę znalazłam jakąś tutaj kota i chcę sobie bardzo ten podkład wytestować, bo ja też mam zawsze taki problem. Nie umiem dobrać do siebie koloru, a wiecie co? Wczoraj pojechałam z Emilką, a Emilia ma bardzo podobną cerę do mojej. Kolor jest też taka blada. No i na niej testowałam i ten mi najbardziej odpowiadał. I zobaczymy. O, idzie. Tylko bez gąbeczki, tak tylko tylko troszkę. Żółty taki. Ale lekki jest. Ojej. No, może... Wiem, że się tak nie powinno malować i robić, ale... Tak chcę zobaczyć tylko. Czy będzie... Czy to mój kolor jest w ogóle... Tak dzisiaj nigdzie nie idę. Ja ostatnio to w ogóle mało co się maluje. A wiecie co jeszcze wczoraj kupiłam? Nie uwierzycie. Ja już po prostu 100 lat nie nosiłam rzęsy. Ale to takie delikatne. 430 Ardell Naked. I kupiłam je z myślą taką, że może jakieś będziemy mieć wyjście, czy coś takiego. Jak na przykład szliśmy na baby shower i jak na przykład tłuszcz mam już nie taki stary, już w ogóle, że wiecie, że już mało produktu, to czasami się przydaje, także będę miała te rzęsy, ale wydaje mi się, że blady będzie ten podkład, nie? Albo nie. Zobaczymy. Dobra. Wiem, kto tak robi, ja tak robię. No patrzcie, blada jestem jak ściana. Ale może jakby trochę bronzera, korektora. To może i po pierwsze to zmyję z ust go, ściągnę, bo to też zawsze dużo robi. Wiem, szyi sobie nie zrobiłam, ale chciałam po prostu tak sobie tylko... Nie no. Wyglądam jakbym była chora. Ale z daleka to źle nie wygląda, ale w kamerze tak właśnie pokazuje, że biała jestem taka blada. Okej, trudno. Dobra, zostawię. Nie chcę mi się tego zmywać. Trochę na szyję i tak mnie dzisiaj nikt nie będzie widział. Patrzcie w ogóle, co ja tutaj mam. Już wiadomo, za kim jestem i za kim będę głosowała w najbliższych wyborach tegorocznych. No ale tak. Ale leje. O rety, podwinęłam trochę okno do góry. Rolecie. O, policja. Ale straszna pogoda. 3 dni chyba Jurek mówił, że ma być taka. A ja już... Tutaj dołem jadł. A ja wskakuję w fartuszek i zaczynamy robić ciasto drożdżowe. Zaraz Wam pokażę z jakiej strony, ale chyba moje wypieki.pl znalazłam. I tak, i zrobię to. Zdąży mi wyrosnąć, jak wrócę z Emilką, to będzie gotowe. Dam, może poproszę ją, to zrobię mi kruszonkę, żeby też miała z tego jakąś frajdę. Słuchajcie, fartuch zakładam, ale lubię go, tylko te rączki mi troszkę tutaj spadają. Próbowałam sobie je tutaj jakoś inaczej z tyłu zawiązać, to znowu jest źle, bo wtedy jest tak tutaj bardziej do góry. No i taki średni, ale sprawdziłam na Timu, jest teraz mnóstwo pięknych takich fartuszków, że chyba niedługo sobie zrobię jakieś zamówienie, tylko właśnie z takimi do kuchni fartuchami. Piękne są lniane, takie jak amiszki noszą. Nie wiem, czy takie lubicie, ale to jest, ja bardzo lubię, to jest mój styl w 100%. Właśnie lniane i one są takie długie, tylko tutaj po bokach mają takie rozcięcie. Na plecach krzyż, przepiękne są. Właśnie takie, mi się wydaje, że to są takie typowo dla amiszów. No i wrzuciłam dopiero też film na YouTube. Dzisiaj w ogóle i shorta, nawet rano zrobiłam. Ja tych shortów to tak za bardzo nie lubię robić raz na jakiś czas. I też na Instagrama przy okazji sobie wrzuciłam, ale wiecie, nudziłam się dzisiaj rano w domu, coś tam pokombinowałam sobie. O, i tak. Chałkę będę robiła z przepisu domowe wypieki i tutaj jest chałka z kruszonką. Bardzo prosta. No i dobra, gdzie tu przepisy? Składniki, o. Tu są składniki, także szykuję.
fartuch zdjęłam, bo mi przeszkadzał, spadał i słuchajcie, nie wiem co ja wyrabiam, czy ciasto, czy bicka mojego bardziej, bo już mnie boli, ale jestem tak, KitchenAid stoi obok, hak wystarczy założyć, ale ja mówię, ja to wolę ciasto pod rękami czuć, czy jest dobrze zagniecione, czy jest twarde, czy jest miękkie, jak być powinno, także o, już 4 minuty gniotę, jeszcze chwilę i będzie, bo musi być dobrze wyrobione, ale naprawdę już mnie tak boli, że chyba dzisiaj ręką nie ruszę, no bo to ciężko jednak jest. Tyle. Niech rośnie. Zakrywam ścierką i niech się dzieje wola nieba. Co będzie, to będzie. Będzie chałka, to będzie. Nie będzie, to nic. Patrzcie, jaka piękna chałka mi wyszła. Emilia tutaj podkrada kruszonkę, bo jest bardzo dużo. No powiem wam, że super porcja z tego jest. Nawet fajnie wyrosła. Co chcesz kawałek? Jeszcze jest gorąca, wiesz? Poczekamy chwilę, aż ostygnie. Ale i bez Thermomixa się uda. Już wianuszka nawet nie widać przez tą kruszonkę. Ale patrzcie. No piękna. Cześć, 2 dni później się odzywam. Miałam w ogóle już zakończyć ten film i wcale wyrzucić to, co nagrałam i nie nagrywać, poczekać dopiero do weekendu, bo no nie wiem, czy to ktoś obejrzy, ale stwierdziłam, dobra, skończę. 10 minut chyba tam jest nagrane, jak robię tą chałkę i coś tam jeszcze gadam, więc dzisiaj dokończę. 2 dni później. 2 dni padał u nas deszcz, ale to tak porządnie lało, wiecie, burza wczoraj przeszła pierwsza, wiatry były mocne, a dzisiaj zobaczcie, słoneczko wyszło, trawa zielona, jaka piękna po deszczu już, no cudnie się robi. Wczoraj byłam jeszcze w pracy, wróciłam do domu, to wam powiem tak na szybko, że padłam i spałam godzinę. Sushi wczoraj zjedliśmy i pizzę nic nawet nie ugotowałam. Ja tak jak zamawiamy coś do jedzenia, bardzo rzadko się zdarza, bo nie lubię jeść z restauracji. Tutaj kiedyś wam opowiem w ogóle może coś więcej o tych restauracjach, ale ogólnie tutaj to jest no jeden wielki syf po prostu. Nie lubię, bardzo rzadko coś zamawiamy i my w ogóle do restauracji też nie chodzimy. Ale no wczoraj był taki dzień, że po prostu też mam pustą lodówkę po świętach. Tak naprawdę pustą, także nie wiem co je dzisiaj na obiad przygotuję, ale mówię, zawsze czuję się winna, bo wydaje mi się, że wtedy Emilia nie je tak jak powinna. My, no to my, to już trudno, wiecie, dorośli, ale dziecko potrzebuje dobrze zjeść. Dziecko rośnie, rozwija się, ona cały czas teraz coś szuka do jedzenia. Kończę, bo się zaraz spóźnię, 2 minutki lecę, dzwonię dzwonkiem, może coś wam pokażę, może nie, a jak nie, to dopiero w domu się odzywam i jeżeli wytrwaliście do tego momentu i oglądacie dzisiaj te moje nudy, to dziękuję. Składam pranie i zaczęłam słuchać Olga Herring. Czerwona kawa. Zrobiłam sobie jeszcze na szybko peanut butter jelly i zjem i spadam do domu, bo już skończyłam moją pracę na dziś. Słuchajcie, i tak wyglądała moja praca dzisiaj. Jest godzina 12:50. Nie wiem, może zobaczycie. Gdzieś tutaj u góry pewnie mi się wyświetli. Przyjechałam tutaj na 9:00. Także ile? No niecałe 3 godziny, bo jeszcze miałam przerwę, wychodziłam na dwór. Zrobiłam sobie jedzenie. Wcześniej jeszcze jedną kawę. Siedziałam, składałam ręczniki. Słuchałam Olgę Herring. Przesłuchałam całą. Później sobie włączyłam M jak miłość. I tak mi zleciało. Jakoś szybko dzisiaj. Zazwyczaj tu 4,5 godziny jestem. A dzisiaj jeszcze piekarnik umyłam, także spoko. I nie wiem, co mi tak szybko, bo nikogo nie ma. Wiecie, jak nikogo nie ma, to się dużo szybciej sprząta.
No i tak. No i spadam zaraz, to sobie zjem, bo głodna jestem, jak nie wiem. Zazwyczaj w takie dni, jak tutaj pracuję, to wychodzę bez śniadania. I tutaj zawsze albo śniadanie, albo lunch jeszcze jem, zanim do domu wyjadę, bo czasami, wiecie, zależy od trafiku, od korku. Mogę jechać i godzinę, co jest ok, a kiedyś wracałam nawet 3 godziny. 3,5 chyba. Więc, no, lepiej głodnym nie wychodzić. If I do something wrong, can I say I'm sorry and then can you forgive me? And then she says yes. And if I do something wrong, I am just saying sorry and. Najlepsze lody. No, ale zaraz ci weźmiemy inne. Can I have a strawberry pop? Tak, a Emilia chce. Ona je lubi. Taką. Może. Prawie zakupy zrobione. Co? Guys, let them in the comments if you think the moon is made out of cheese or rocks, because I vote for rocks. A ja mówię, że jest zrobiony z sera. No! No fajna sytuacja nas dzisiaj spotkała. Śmiałam się, jak nie wiem, bo jeden pan tam przy lodówkach coś robił. Wiecie, pracownik, nie? Jakiś młody chłopak. I szła jakaś pani i pyta się go, starsza pani taka, nie? I pyta się go, czy tutaj pracujesz, nie? A on, wiecie, koszulka z napisem Lidl, nie? Oczywiste, że pracuje, a on do niej mówi, że nie pracuje tu, no nie? Ja sobie tak popatrzyłam na niego, uśmiechnęłam się, a on zaraz, wiecie, mówi, że dobra, pracuję, żartowałem. Czasami też miałam ochotę, jak się mnie pytali coś w polskim sklepie, to powiedzieć, że ja tu tylko sprzątam. Okay. Dzisiaj mamy nawet pomidory, bo były fajne, więc się udało nam znaleźć pomidory. Wezmę teraz kamerkę do ręki i pokażę wam tak na szybko w ogóle, co za $130 tutaj możemy kupić. Ja nie wiem, czy to jest wszystko, chyba tak. Także tak, wiecie, tylko przez pół minuty to będzie. Tutaj już Emilia otworzyła czekoladowe kanapki. Wzięłam szarpaną świnkę. Dwa opakowania szynki, dużo czekolad, serek wiejski, truskawki, te były trochę droższe, ale są super sweet niby. Sałata, jakiś baranek jeszcze Milka znalazła, sopresata, duży ogórek, tutaj mam 8 kajzerek, 3 pomidory piękne, cytrynki, jabłka, śmietanka do kawy, grzyby. Takich nigdy czarek nie jadłam, ale nie było białych, no to spróbuję. Dwie takie jakby chlebki nadziewane, chyba tutaj są, nie wiem czym tam, mozzarellą, jakimś tam salami, to dzisiaj zjemy. I tutaj mam mleko, które jest najlepsze według mnie. Ja mogę je pić prosto z butelki, po prostu mi smakuje jak normalne mleko, nie jak jakaś woda z mlekiem. Half and half, czyli śmietanka do kawy. Ananasy, papryki i tutaj mam jeszcze też takie bułeczki. I tutaj mam jeszcze mięso i dwa opakowania lodów i banany i to wszystko. Jeszcze sobie mleko wlałam dzisiaj to i ono jest bez laktozy, bo wiecie co? Kupiłam bez laktozy ze względu na to, że ja nie wiem, czy to jest możliwe, że z czasem się nasze ciało w ogóle, nie wiem, mam jakąś nietolerancję laktozy czy coś z wiekiem, bo zauważyłam to, że jak piję kawę po południu z mlekiem, no to mam straszne wzdęcia, poważnie. Czasami w ogóle jest tak, że ja się nie mogę ruszyć, ale rano znowu, jak piję z mlekiem też, to nic mi nie jest. I może dlatego, że rano tak naprawdę ja piję raptem ze 3-4 łyki i lecę zaraz z Emilką do szkoły i tak mało tej kawy wypijam, ale po południu już mam tak czas, że sobie usiądę, no i wtedy już tej kawy trochę wypijam i wtedy te wzdęcia, wiecie, mnie wszystko bierze i tak podejrzewam, że to jest od mleka, także spróbuję pić to bez laktozy, no i zobaczymy, jak to będzie się dalej miało i sprzątam kuchnię. Jurusiowi już zrobiłam lunch na jutro piątek. No i dzisiaj ktoś, kto ogląda tutaj nowy, to myśli sobie pewnie, co to jest, taka nuda, ale wiecie, ja lubię to moje nudne żyćko, po prostu. Ja się dobrze czuję, jak jestem w domu, lubię też chodzić do pracy,
wiadome, ale lubię być tutaj, po prostu lubię robić takie rzeczy jak chałki, piec, nie wiem, ciasta, obiady, lunche, hej! Z dzieckiem moim tutaj więcej, bo gdybym miała tak więcej pracować, to no ciężko, musiałabym ją zapisać na after school, czyli na te zajęcia pozaszkolne, a też ja nie chcę, żeby ona siedziała tak do późnej godziny, no nie wiem, szkoda mi jest, ona jest jeszcze malutka, jak miała 3 latka, no to siedziała czasami, wyobraźcie sobie, od 8, czekajcie, od 7.40 do 6 wieczorem w szkole, jak pracowałam wtedy w sklepie polskim i no, to był najgorszy, nie wiem, z pół roku chyba tak było i od tamtej pory już powiedziałam, że nigdy więcej. Dopóki jeszcze jest malutka, to ja jestem więcej w domu. Będzie starsza, będę więcej pracować, tak? Hug. No, już o, przyszła moja tuli tuli. No. Co? Nothing. Nothing? Chodzi tylko coś podjadę. Nie wiem, czy wasze dzieci, jak macie małe, też takie jedzą. One to po prostu ciągle by coś jadło, ciągle coś szuka. Gdzie co, wróciłam, poszłam dzisiaj się kąpać, włosy umyłam sobie, wychodzę spod prysznica, chciałam jej zacząć robić kolację i pytam się, czy chce truskawki. Ona mówi, że tak i patrzcie, wyciągam truskawki, całe opakowanie było, a ona, jak byłam pod prysznicem, tyle truskawek mi wyjadła. Także, no... Dlatego ja czasami, jak są ładne, to kupuję jej 3 opakowania, bo wiem, że pójdą. Słuchajcie, dzisiaj będziemy już kończyć. Zapraszamy was już od razu na weekendowy vlog. Już się będzie więcej działo, nie? Będzie więcej wszystkiego. Ten to był nudny. Idziemy spać. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Bye.